Ale ten przód nie jest jakoś tak bardzo uszkodzony i myślę, że jak najbardziej warty inwestycji. I to jest bardzo dużo na nim jakiegoś takiego piasku, włókna jest generalnie szklanego, więc nie będziemy wchodzić do środka. SS z takim wyposażeniem, nie, drążymy to dalej. Wersja, którą się powinno wybierać, jeśli się już ma tyle kasy na takie auto. Niestety włączyłem alarm. A my znaleźliśmy kolejny samochód, jakim jest najnowsza Audi A3. Widzę, że nie jest to w wersji S-Line, ale fajnie jest rozebrana. Ten przód jest delikatnie uszkodzony, szczerze nawet nie widać gdzie. Bardziej są zdemontowane te elementy. Zerkniemy sobie zaraz do środka, czy one są. Rocznik 2024, brązowy środek. Przebieg pewnie będzie tutaj bardzo malutki. I już Wam mówię, 1543 mile, czyli praktycznie samochód nowy. Zaraz sobie do ceny przejdziemy. Bardzo fajnie, ciemne wstawki do tego ciemnego samochodu wyglądają ładnie. Mamy kamery, mamy PDC 360. Brakuje troszeczkę tutaj tego S-Line'a, ponieważ w samym S-Line'ie wyglądają naprawdę dobrze. Na Stany Zjednoczone właśnie wychodzą Audi bez S-Line'a. Nie wiem, czy w ogóle na Europę wychodziły bez, ale tak czy siak naprawdę samochód warty uwagi. Cenowo za taki egzemplarz trzeba liczyć w okolicach, myślę, od 15 po 20 tysięcy dolarów na aukcji, czyli w okolicach 100 tysięcy złotych pod dom, plus naprawa oraz akcyza. Za nim stoi kolejny Charger Daytona w bardzo ładnym kolorze, deska wybita, ale ten przód nie jest jakoś tak bardzo uszkodzony, więc myślę, że można by było myśleć nad zakupem takiego egzemplarza. Cenowo mniej więcej takie Chargery w Daytona to mamy też gdzieś w okolicach 90 po 120 tysięcy złotych, w zależności od rocznika. Ten akurat jest taki troszeczkę pomodyfikowany. Zerknijmy sobie jeszcze do środka. Oprócz wybitych poduszek, deska z napisem Daytona, Alcantara wraz z kurą, taki AirTag 5.7, którego chętnie bym przyjął. Myślę, że jeśli tutaj cena by była atrakcyjna, to także można by było się skusić na licytację. A my lecimy do kolejnego Chargera. Tutaj mocno rozebrany Nissan 300ZX, który możecie znać z Killera. Jest to chyba jeden z takich kultowych samochodów generalnie swoich czasów i myślę, że jak najbardziej warty inwestycji, no ale nie w takim wydaniu. Tam mamy kilka większych SUV-ów, widzę jakiś Hummer H2, kolejny GLS, Porsche Turbo, a za nim AMG GT. Idziemy do nich. Pytanie, co im jest? Tutaj widzę, że uszkodzone po prawej stronie, ogromne wloty charakterystyczne w wersji turbo. Rocznik 2008 i idziemy do tyłu, gdzie mamy poszerzone błotniki, piękny napis turbo pod lotką, dwie ogromne rury wydechowe i zerknijmy sobie, co nam piszczy w środku. Widzę, że już nie mamy prądu, nie wybita żadna poduszka. Tutaj widać, że już swoje przeżył ten samochód i to jest bardzo dużo na nim jakiegoś takiego piasku, włókna jest generalnie szklanego, więc nie będziemy wchodzić do środka. Ten kolor nie wiem, czy mnie przekonuje, ale myślę, że wersja turbo jak najbardziej. No i proszę bardzo, kolejny super samochód, czyli mamy Mercedesa w wersji GT 4-door i z tego co widzę chyba był zalany, przynajmniej mamy takie oznaczenie, GT 63SK, czyli wersja, którą się powinno wybierać, jeśli się już ma tyle kasy na takie auto. Karbonowe wstawki, karbonowa lotka, karbonowe dokładki na progach, ceramiczne hamulce i prześliczny matowy kolor. I chodźcie, zerkniemy sobie, jak ten samochód wygląda. No i pytanie, czy to odpali, czy nie odpali. Rocznik 2020, świetna kierownica, karbon plus Alcantara, pełno wstawek z Alcantary, no i generalnie wyposażenie full. W tym miejscu dotąd zaznaczone, że była woda, a my sprawdzimy, czy odpali po tej wodzie, bo to jest bardzo istotne. Raczej będą złe dokumenty do rejestracji, ale sprawdzić sobie możemy. Oj, widzę, że się nic nie dzieje, czekaj. A nie, jednak nam odpalił. Powiem Wam, odpalił nam. Szybko sobie przerzucimy na indywiduala. I nie wiem, czy Wy to słyszycie. Dobra, nie będziemy go tutaj katować, ale aukcja, szczerze, jeśli miałby dobre dokumenty, to nawet sam bym się skusił, bo chętnie bym czymś takim pojeździł. I kolejny Charger, wersja 392 Hemi, uszkodzony centralnie w przód, bardziej tak po dole. W sumie dosyć ciekawa aukcja, mniej więcej cenowo gdzieś w okolicach 100 tysięcy. Zderzak przedni, widzę, jest w środku. Kurczę, niestety nie fajnie, ale zdemontowany. Mamy tutaj środek i pytanie, czy jest to gdzieś tutaj z tyłu? Oj, nie widzimy, ale widzimy, że jest tu jakaś nowa część normalnie. Niestety samochód nie ma prądu, więc nie popatrzymy też, co jest w środku, ale oczywiście można by było to zrobić, gdyby ktoś był zainteresowany
takim egzemplarzem, wtedy podjeżdżamy tutaj z boosterem, no i sprawdzamy. Chrysler Pacifica, jeden chyba z częściej importowanych ostatnimi czasy minivanów, 7-osobowa wersja. Niestety tutaj w takim słabszym wyposażeniu ten mniejszy wyświetlacz. Przebieg 89 tysięcy mil. Samochód uszkodzony w tył, części widzę są w środku i to w sumie delikatnie uszkodzone. I powiedzmy, że za taki egzemplarz, a czy delikatnie, to już jest do Was pytanie. Niestety trzeba ćwiartkę, jedne drzwi, więc tutaj bardziej ta strona dostała. Gdzieś naprawa mniej więcej 45 tysięcy złotych z konwersją i za taki samochód pod dom gdzieś w okolice, myślę, 60 tysięcy złotych trzeba liczyć. Kolejna Pacifica, bardzo ładny Volkswagen Taos, czyli najnowsza odsłona mniejszego takiego crossovera, jeśli chodzi o Volkswagena, najnowsza 530, obok niej Honda 10, a tam mamy Honda Accord 11, kawałeczek dalej Mustang w cabrio, Mercedes 300C, Sentra, Nissan i jeszcze kilka jakichś ciekawych samochodów, takich jak na przykład BMW X4, ale kurczę, z ich tu tyle, lecimy do jakiegoś kolejnego samochodu i spróbujemy zobaczyć, jak jest uszkodzony i w jakiej cenie można byłoby go kupić. Kolejny przerywnik, jesteśmy na placu aukcyjnym Long Island, gdzie mamy między 4 a 6 tysięcy samochodów, bardziej pod to 6 tysięcy, na przykład taką BMW M4 oraz wiele innych ciekawych aut, a my przyszliśmy sprawdzić, w jakich cenach można je licytować. BMW 840i, to są ceny w okolicach 30 tysięcy dolarów na aukcji, czyli mniej więcej niecałe 200 tysięcy jesteś w stanie mieć taki samochód pod domem, plus jakaś naprawa. Ale zerknijmy sobie tutaj na tego Dodge'a Durango, który jak zawsze przyciąga uwagę. Wersja poliftowa po 2019 roku. Zaraz sobie obejrzymy. Ktoś widać, że otwierał mu maskę. Pytanie po co? Rocznik, tak jak powiedziałem, 2019, uszkodzenie all over. Coś tutaj się nam działo. Rozebrane pod szybie, rozebrany delikatnie środek. Niestety nie ma prądu. Poza tym tutaj nie widzę żadnych większych szkód, ale to też może być uszkodzenie a wodą, ponieważ jest tu ich sporo. Wersja GT 3.6 4x4. Może być tutaj, że zabrali go skądś, po prostu w takim stanie stał, a może być tak zwany flip, czyli został podrobiony, ponieważ niestety, ale na tej aukcji już się kilka takich zdarzyło. Otwórzmy maskę i zobaczmy, co się tutaj pod nią święci. A pod nią się za dużo nie święci, powiem Wam, moi drodzy, bo tam mamy delikatnie to uszkodzone. Nieodkręcany błotnik, nieodkręcana maska. Ciekawa aukcja, tak szczerze. Szkoda, że nie ma prądu, sprawdzilibyśmy, czy to pali. Mniej więcej za taki 2.19, powiedzmy z normalnym uszkodzeniem wiadomym, czysta historia, wszystko ok. Trzeba liczyć w okolicach 10 tysięcy dolarów, czyli w okolicach 70 tysięcy złotych pod dom, plus akcyza i jakaś naprawa. A my kierujemy się w stronę gór, bo widzicie, że tutaj końca nie widać tych samochodów. Ok, mamy dwa, powiedzmy, ciekawe samochody, jeden mniej, drugi bardziej. Mniej, myślę, ta E92, przez to, że widać, że już jest zmęczona czasem, ale chciałem ją tylko pokazać, bo mniej więcej te E92 można importować z tymi silnikami dwulitrowymi lub trzylitrowymi gdzieś od 30 tysięcy złotych pod dom, ale mamy na przykład bardzo fajnego Camaro RS, tu jest silnik 3,6 litra. Ta maska, nie wiem, czy ona jest od tego RS-a generalnie, ale wygląda to dosyć ciekawie. LT1 wersja, drzwi uszkodzone delikatnie wraz z poszyciem, które jest do odratowania. Z tyłu mamy 4 rury. Powiem Wam, strasznie mnie ciekawi teraz ta wersja, czy to jest poprzerabiane, czy o co chodzi, bo raczej wersje RS były silnikiem 3,6 litra, więc co zrobimy? Sprawdzimy sobie ten samochód na aukcji. Zobaczmy, jak on jest opisany. Rocznik 2022, przebieg 13 tysięcy mil, od razu mówię, niestety uszkodzenie wodą i to mamy silnik 6,2 litra. Skąd to oznaczenie RS? Powiem Wam, pierwszy raz coś takiego widzę, ale to może przez to, że już jest to najnowsza wersja. Oznaczenie LT1 jak najbardziej pasuje do wersji SS. Skrzynia manualna. Chodźcie, zobaczymy sobie, jak ten samochód wygląda w środku, bo powiem Wam, że to jest dosyć ciekawa aukcja w takim razie. A tu mamy przyblokowany. Faktycznie manual jest w środku. Wszystko mi właśnie sugerowało na to, że to jest SS, a nie wiem, czemu mnie tak przyciągły te napisy RS, że nie, że tak nie jest. Kurczę, powiem Wam, SS z takim wyposażeniem. Nie, drążymy to dalej. Tak szczerze powiem Wam. Otwieramy maskę. Oho. No nic, kluczyków nie mamy. Auto nam zaczyna trąbić. Niestety włączyłem alarm.
ale wszystko w słusznej sprawie. No i 6,2 litra pod maską. Ludzie będą myśleli, że chciałem go okraść. Powiem wam, nie wiem, jakieś mam mieszane uczucia do tego samochodu. Aż muszę się doinformować i teraz sprawdzamy, czy faktycznie taka wersja wychodziła. Bo najwyraźniej wychodziła. 6,2 w takiej dosyć ubogiej wersji LT1. Nie rozumiem tych dwóch połączeń. Zazwyczaj LT1 była fajną wersją. Tam była z tyłu taka większa lotka. No było generalnie na takim full pakiecie zawsze to LT1, bo to jest wersja torowa. Przyznam się tutaj, że mogłem się mylić. Tutaj mamy jakieś ciekawe klasyki, które także można importować, ale to już wszystko na zamówienie i trzeba konkretnie sprawdzić cenę przed licytacją, bo z góry ciężko mi oszacować, ale bardzo ciekawy taki Thunderbird. Oczywiście do pełnej renowacji, która pochłonie naprawdę sporo. Lecimy dalej, chodźmy sobie po tym placu. Stara E30, niestety także już życie jej odebrało wszelki kolor, jak widzicie. Altima, kolejny Charger, a ja mógłbym wam zaproponować ten samochód. A jest nim Audi S5, którą teraz mi się tutaj udało znaleźć. Uszkodzona lewy bok, generalnie cały do naprawy. Błotnik do naprawy, drzwi do wymiany, jedne, drugie błotnik oraz dostał tutaj w prawy przód troszeczkę po kole. Generalnie taka szkoda, nie jakaś poważna, choć na pewno rozległa, ponieważ ta cała strona do naprawy, a koszty w takiej S5 też nie są małe, choć na szczęście lampy mamy takie jak zwykłe A5, w sumie generalnie wszystkie elementy z S-Line'a, a mamy silnik 3-litrowy. Szyba tutaj też widzę wybita, rocznik 2018. Zerknijmy sobie do środka, Alcantara ze skórą. Deska nie wybita, ale dwie kurtyny, poduszka kierowcy oraz kolanówka. Mniej więcej za taki samochód trzeba liczyć w okolicach 80 tysięcy złotych pod dom, więc myślę, że to taka dosyć ciekawa propozycja, jeśli chodzi o licytację. A my szukamy kolejnego samochodu i wam pokażę najnowszą odsłonę Accorda. Jest dużo fanów tych samochodów, jeśli chodzi o Accorda, tylko pamiętajcie, że części do nich zdobyć jest to naprawdę nie lada wyzwanie, ale z tyłu taka ogromna blenda. Choć pytanie teraz do was, czy wam się to podoba, czy nie. My z Kamilem jadąc, wygląda to jakby takie naklejone taśmy były, więc sceptycznie do tego podeszliśmy, ale myślę, że na pewno fani się znajdą. Na uszkodzenie tutaj nie patrzmy, bardziej chciałem wam pokazać, jak ten samochód się prezentuje w środku, akurat z tą mniejszą nawigacją, bo widziałem, że są też z większymi. Tak mniej więcej się pozmieniał ten samochód względem swojego poprzednika. Myślę, że to chyba nie jest najfajniejszy przykład, żeby to pokazać, bo tutaj tego na pewno byśmy nie licytowali ze względu na brak dostępności części, aby taki samochód odbudować. Pytanie, w jakich cenach na aukcjach? No ciężko na ten moment stwierdzić, ponieważ jest ich naprawdę mało, ale już widzę, się pojawiają. Jakbym miał strzelać, to gdzieś w okolicach pewnie 12 tysięcy, czyli w okolicy 70-80 tysięcy złotych pod dom. Standardowo zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jaki samochód was interesuje, a jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady czy z Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie na dole i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!